Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Master 2D i dzisiaj otworzymy kolejną konsolę. Dobra, może nie kolejną, bo jeszcze ani jednego unboxingu konsoli nie ma u mnie na YouTubie. A będzie to Super Famicom, japońska wersja SNES-a. Kupiłem tą konsolę po to, żeby zagrać w Earthbound'a, ale wersję japońską. Muszę kupić właśnie Earthbound'a na eBayu. Konsola kosztowała to, Jezu, jak jest to, 230 chyba złotych. Z opakowaniem jest jakieś 6 gier. Zaczynamy otwierać. Kurde, za dużo tu podklejane jest. Nie lubię czegoś takiego. Wiem, że nie widzicie pewnie teraz, jak... O, teraz może widzicie. Jestem strasznie podjarany. I to szybko to otwieram. Myślałem, żeby ty dłużej gadał na początku przy otwieraniu. I głośniej mówię, bo ja patrzyłem przy unboxingu z Game Boya. Znaczy z gry na Game Boy Color. To coś cicho mnie było słychać. Już patrzyłem tam lekko do środka i było widać opakowanie z konsoli. O, już tam coś się rusza w środku. Aż kotko, co masz w środku? Tutaj otworzymy. Może położę tak kamerę? Do cholery szybciej. A, będę cisnął, kurde. Wiem, że tu teraz nie widzicie, ja w ogóle otwieram. Więc bym się kłaść tak, żeby było widać. Dobra, może teraz położę jakoś, żeby było widać. Kurde, duże opakowanie. Tam 6 gier jest jakiś, nie wiem dokładnie jak. Tam widziałam Król Lew chyba. Jakieś inne gry. No dokładnie to nie wiem. Nie, muszę całe otworzyć, chyba zrobić cięcie. Konsolę kupiłem na Allegro, jakby co. Znowu pewnie teraz nie widać nic. Sorry za to. Znaczy, że tej taśmy do cholery. Jezu. Tam już widzę konsolę. Znaczy opakowanie. W środku musi być konsola. Pierwszy, no może nie pierwszy raz mam styczność ze SNES-em. Znaczy miałem z wersją europejską, no z japońską pierwszy raz. Dopiero co kupiłem GameCube'a w grudniu, a tu już kupuję Super Famicom. Kolega gra se w Mario na Game Boy Advance, ale siedzi cicho, bo go prosiłem o to. A koleżanka jeszcze kupuje na telefonie coś tam. Dobra, nie będę o nim mówił. Mam mówić o unboxingu tym bazylnym, bo jest za jakieś instrukcje zastrane i styropian, którego nie lubię. Wolałbym, żeby w środku były te bańki, które mogą pękać. No, do cholery ja tutaj, no. Może zrobię cięcie ludziska, żebyście potem zobaczyli, jak już to rozwalę tę całą tekturę. Więc pauza. Dobra, już się nagrywa i otwieramy. To pójdzie na... Co to jest? Instrukcje z gier po japońsku. Super Famicom. Nie ma z tyłu opakowania nic, ale kij mi to nie przeszkadza. Za bardzo. Mamy kartridże z grami. Nie ma opakowań paru po grach. Tutaj jakieś mamy Super Fire, nie wiem, coś tam. Króla Lwa. O, a tu są opakowania takie złożone, żeby się nie pogniotły. To fajnie, nawet to jakieś mamy od Hellworld, jakieś nieciekawa gra. Lion King jest fajny, bo już widziałam tą grę. To tego nie ogarniam, co to jest. Romancing Soul, mam nadzieję, że jakiś RPG japoński, bo RPG japońskie są zajebiste. Jeszcze tu. Gra przyszła w 2 dni, czy tam 3, odkąd wysłał, doszła kasa. O, to jakieś fajne roboty będą japońskie, zasrane. Jakiś piłka nożna. Dobra, to jest chuj tym. Za przeproszeniem. Dobra, teraz główna część, czyli sama konsola, bo gier już za bardzo nie będę pokazywał. Zobaczyliście szybko, tak więc nie marudźcie. Dobra, otwieramy. Tu mamy Super Famicom. Super Famicom. Coś tam, nie ma tyłu, nie wiem czemu. Może w japońskich tak było, chociaż kiwie. Ale szkoda trochę.
może jakieś instrukcje będą, się dowiemy, czy... Najpierw pa... Ja pierdzielę. Już kiedyś na tym padzie grałem, ale w wersji... Cicho, tam. W wersji europejskiej grałem na tych padach. Konsola Power, o, jeszcze się zaświeciło przez chwilę. Reset, tu, eject, nie pamiętam. Eject to chyba jak kartridża się wsadza. Aha, bo to musi być wyłączona konsola, żeby wsadzić kartridża. A to fajne takie zrobione. Tu mam wejścia na te, strasznie mała, myślałem, że troszkę większa jest konsola. Jest! Przejściówka na polskie, już myślałem, że będę musiała dokupywać. Wszystkie kable AV jest, będę mógł podpiąć do mojego telewizora, takiego bardziej nowszego. I tu mamy ładowarkę właśnie, to, co to jest. No i to by było tyle. Cała konsolka, zarąbiste, będę teraz napieprzał w gry. No i to by było tyle.